1 września to dzień dobrze znany wszystkim uczniom. Oznacza koniec beztroskich wakacji i początek roku szkolnego. Tak było także w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu. To był szczęśliwy dzień, któremu towarzyszyło otwarcie nowego budynku szkoły podstawowej. W rozpoczęciu nowego rozdziału w życiach młodych ludzi uczestniczył wicestarosta gdański Marian Cichon. Zainaugurowaliśmy rok szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu. Za moimi plecami w tle znajduje się budynek Specjalnej Szkoły Podstawowej w Warczu. To jest budynek, który właśnie został wyremontowany. Zostały odnowione wszystkie sale lekcyjne, gabinety, dzięki czemu młodzież uczęszczająca do tej szkoły będzie miała świetne warunki do pobierania nauki, a nauczyciele dużo lepsze warunki do pracy. Po zapoznaniu się z nauczycielami, uczniowie oraz rodzice wyruszyli na zwiedzanie szkoły podstawowej. Przestronne pomieszczenia zapewniają komfort wszystkim uczestnikom w zajęciach. Pierwszy dzień szkoły był okazją, by dokładnie zwiedzić cały szkolny budynek. Mogliśmy zajrzeć nawet do przyszłego pokoju nauczycielskiego. Na powietrzu znajduje się plac zabaw, na którym będą mogli wypoczywać uczniowie. O tych wszystkich zmianach mówi dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu. W ubiegłym roku szkolnym szkoła podstawowa i gimnazjum były w tym budynku. Były to warunki trudne do nauczania, natomiast już od chwili obecnej mamy dwa budynki, budynek gimnazjum i budynek szkoły podstawowej. Szkoła w Warczu zmienia się na lepsze. Starosta gdański Cezary Bieniasz-Krzywiec twierdzi, że nowe miejsce przyniesie wiele korzyści. Otwarcie szkoły w Warczu, otwarcie szkoły podstawowej i gimnazjum to wielka szansa dla młodzieży z naszego powiatu. Mogą się tam uczyć dzieci w bardzo dobrych warunkach i rzeczywiście w takim systemie nauczania, jaki jest potrzebny. Nowy budynek, nowe możliwości. Taka inwestycja z pewnością przyniesie dużo dobrego zarówno uczniom, jak i nauczycielom.